Witam Was serdecznie w ten piękny, kwietniowy poranek. Pełne słońce, ślicznie na Pomorzu. A dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Prawdziwą bestię, pomarańczową bestię w klasie 125. Oczywiście widzieliście już na miniaturce, że jaki jest to motocykl, więc nie zaskoczę Was. Natomiast chciałem Wam go pokazać. Kolega pożyczył mi bardzo nietypowy motocykl. Motocykl, który jest bardzo pożądany wśród w szczególności młodych rajderów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z motocyklizmem. Ale też myślę, że każdy motocyklista gdzieś tam kiedyś o tym marzył, żeby się nim przejechać, zobaczyć, jak to faktycznie jeździ, jak się sprawuje w realnym teście. Ja dzisiaj będę miał taką możliwość, pokażę Wam, jak wygląda na nim rider, czyli będziecie mogli sobie ocenić, jak będziecie na nim w przyszłości wyglądać. Postawię koło niego mojego ścigacza pełnowymiarowego, zobaczycie faktycznie, czy on się różni wymiarem, czy jest mniejszy, czy jest odczuwalnie mniejszy, czy będziecie mogli się poczuć jak na prawdziwym, rosłym, poważnym motocyklu. To wszystko się wyjaśni. Zobaczycie jego jakieś podstawowe możliwości. Pokażę Wam troszeczkę jego technicznych tutaj właściwości. Opowiem troszeczkę o nim. No i co? Zapraszam. KTM RC125. Witam Was w kolejnym ujęciu. I oto on. KTM RC125 w pełnej okazałości, w całej krasie. Motocykl, który mi osobiście się bardzo podoba. Oczywiście jest to ścigacz 125, pamiętajcie. Wygląd jego chyba oceniany jako mocno kontrowersyjny. Wiem, że wielu jest, tak jak ja, zachwyconych tym motocyklem. Inni mówią, że to jest lekkie takie dziwadło, jeszcze inni, że przegięcie. Jest też grupa ludzi, którym się on po prostu nie podoba. Pewne jest jedno, ten motocykl na pewno i zawsze przyciąga wzrok, czy się komuś podoba, czy nie podoba, czy uważa go za dziwny, za jakiś inny, odmienny. Jest to motocykl, po prostu koło którego nie można przejść obojętnie. Garść informacji technicznych, jest to oczywiście silnik chłodzony cieczą, 15-konny, 4 zawory na cylinder, z wtryskiem oczywiście, z ABS-em Boscha, jeśli chodzi o hamulce, z tyłu jednotłoczkowy zacisk, tarcza 230 mm, opona tylnia 150, 17-calowa felga, napęd łańcuchowy, monoabsorber, piękny, biały, ten charakterystyczny stelaż w formie takiej klatki, bardzo, bardzo taki typowy dla KTM-a. Z przodu zacisk dwutłoczkowy, tarcza 300 mm, wspominałem już o ABS-ie, oczywiście zawieszenie upside down. Jest na, mamy soczewki, mamy LEDy, zobaczcie, jak śmiesznie umiejscowione kierunkowskazy. Z przodu też 17, opona 110. Z tyłu w zadupku fajnie ukryte światła, full LED, tak samo kierunkowskazy LEDowe. Motocykl pochodzi, ta konkretna sztuka, z 2015 roku. Bak, pojemność baku 10 litrów, średnie spalanie przy takiej normalnej jeździe z lekkim pazurem to jest do utrzymania poniżej 3 litrów na 100 km. Tyle jeśli chodzi o technikalia, za chwilę odpalę, pokażę Wam, jak on chodzi. A, jeszcze jedna rzecz bardzo nietypowa jak na tą konstrukcję, to jak producent rozwiązał montaż wydechu. Tu jest wydech oryginalny, zobaczcie, on jest wkomponowany w konstrukcję, nie wystaje, gdzieś tylko widać otwór wylotowy od końcówki. No, jednym się to znowu podoba, innym się to nie podoba, zdania są podzielone.
Ale pamiętajcie, to jest motocykl klasy premium. Motocykl, którego zadaniem było nie tylko dobrze jeździć, a on naprawdę jak na 125 bardzo dobrze jeździ. To są te jak gdyby górne parametry i górne osiągi, które się da wycisnąć ze 125. No to jeszcze po prostu przede wszystkim świetnie wygląda, tak? I ta kontrowersyjność jego wręcz dodaje mu, uważam. To jest taka wartość dodana dla tego motocykla, bo to jest motocykl, na którym naprawdę każdy zawiesi oko. Dobra, w następnym ujęciu, kochani, palimy motocykl, pokażę wam, jak on pracuje. I jeszcze jedna ważna rzecz, zanim go odpalimy, chcę wam powiedzieć, co jest rzadkością w tej klasie, a jeszcze w 2015 roku w ogóle było rzadkością. Zobaczcie, jest to motocykl, który posiada bardzo rozbudowany komputer pokładowy, w którym można, poza oczywiście zmianą liczników i tam tripów, przechodzić do różnego rodzaju odczytów komputera, czyli zobaczyć, ile spalamy na 100 km, ile przejedziemy na jednym litrze. O, tutaj to jest albo ile jest po serwisie, albo ile ma do serwisu, tego nie doczytałem. Natomiast oczywiście jaka jest szacowana, to dopiero jak się jedzie, się pokazuje ilość kilometrów do momentu skończenia baku. Tutaj jakieś średnie prędkości, które się uzyskuje. Także jest tego sporo. Dla osób kupujących, gdyby komuś się, choć bardzo jest mało tych, z tego co wiem, chyba 3 tylko albo 4 na polskim rynku możliwości zakupu tego motocykla, ale gdyby ktoś sobie go kupował, to pamiętajcie, że po odpaleniu nie gaśnie ten ABS, ta ikonka. To tak od razu mówię, bo ja na to zwróciłem uwagę. Podobnie jest w Yamaha MT. Dopiero trzeba ruszyć. Nie wiem, czy przyhamować, to sobie sprawdzę potem, ale dopiero w momencie, kiedy się ruszy, ona gaśnie, więc nie stresujcie się tym, że ona po odpaleniu, kiedy się stoi, wam nie zgaśnie. ABS i jak gdyby ta kontrolka dopiero gaśnie w momencie, kiedy faktycznie komputer ma pewność, że on działa, a nie jest jej w stanie przetestować inaczej jak po prostu podczas jazdy. Witam was w kolejnym ujęciu. Teraz odpalimy sobie motocykl, pokażę wam, jak on chodzi. Pamiętajcie, że jest to oryginalny wydech, więc tutaj nie będzie jakiegoś szału, jeśli chodzi o dźwięk. Przyszedł mój synek, żeby zobaczyć, jak maszyna chodzi. Super. Mamy motor tam w garażu? Tak jest, mamy. Zaraz go jeszcze pokażemy, wyciągniemy i porównamy, jak wyglądają koło siebie właśnie takie dwie różne całkowicie pojemności. No więc co, kochani, nie wiem, czy tutaj nie trzeba sprzęgła mieć wciśniętego, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. I palimy. Nie. No dobra. Tak jak słyszycie, 125 na oryginalnym wydechu nigdy nie robi jakiegoś niesamowitego szału. Chociaż w Zontesach ostatnio, tak jak patrzyłem, brzmi to i w niektórych Yamahach już bardzo dobrze. Natomiast no tutaj powiem szczerze, jest średnio. Wiem, że wiele osób przerabia te tłumiki na przeloty i wtedy on oczywiście dużo fajniej pracuje. Przygazuję go troszeczkę. Reakcja na gaz jest taka lekko spóźniona. Jak wyglądam na tym motocyklu, ja mam, przypomnę, 1,85 m wzrostu mniej więcej, ważę około 100 kg. Także żebyście mogli sobie mniej więcej wyobrazić od tych parametrów, jak będziecie wyglądać wy. No i wygląda to w ten sposób. Nóżka na secie. Pozycja jest taka lekko pochylona, no jak przystało na ścigacza. Ja powiem wam, czuję się na tym motocyklu dobrze.
Nie wiem, jak na nim wyglądam, to sobie zobaczę potem, czy jestem na niego za duży, czy w sam raz, czy no za mały, to na pewno nie. Przy moim wzroście widzicie, jak na niego usiądę, nogę mam już lekko ugiętą, także nie muszę się tutaj wysilać, jeśli chodzi o trzymanie go. Pozornie ten motocykl, poczekaj syneczku, pozornie ten motocykl, jak się na nim siedzi, wydaje się lekki, ale tylko do pewnego momentu. Po przekroczeniu, co raz udało mi się sprawdzić empirycznie, wkładając go do garażu, po przekroczeniu pewnego kątu zaczyna się czuć jego masę, która wynosi te 135 kg na sucho. Niby jest to mało, ale on ma dosyć wysoko środek ciężkości i trzeba bardzo uważać, żeby w pewnym pochyleniu można mieć problem z utrzymaniem tego motocykla. Dobra, kochani, tak to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę, jeśli chodzi o pozycję do jazdy, o pozycję przy moim wzroście na czerwonym świetle, jak będziecie stali. I tyle. Teraz zapraszam was do porównania wielkości tego motocykla z pełnowymiarowym ścigaczem. Pokażę wam, porównam motocykl, który jest dzisiaj bohaterem naszego filmu, czyli KTM RC125, z pełnowymiarowym ścigaczem, jaki jest mój Suzuki GSX-R750. Jest to ważne pytanie, które bardzo często zadają sobie w szczególności młodzi motocykliści, którzy kupują motocykl klasy 125 i poza tym, że chcą się na nim czuć dobrze, chcą, żeby fajnie jeździł, to bardzo często, mi też wiele, wiele lat temu, jak jeździłem 125-kami, które podkreślam, do dzisiaj bardzo lubię i uważam, że fan z jazdy jest taki sam, jak niejednokrotnie nawet fajniejszy niż w dużych motocyklach. Zadawałem sobie to pytanie również, czy ten motocykl w porównaniu z normalnymi maszynami jakimiś tam większej pojemności nie będzie wyglądał śmiesznie, nie będzie mały, nie będę wyglądał, że jadę na jakiejś popierdziawce, która będzie wywołała śmiech. No i nie będę was trzymał dłużej w niepewności. Zobaczcie, jak to wygląda na dzień dobry z przodu. Jest różnica, aczkolwiek pamiętajcie, że mój motocykl pochodzi też z roku 2000 i te ścigacze były też troszeczkę większe niż obecne ścigacze. Już na przykład K6 jest motocyklem troszeczkę takim bardziej filigranowym niż mój. Natomiast no nie ukrywajmy, ta różnica jest. Ale powiem wam, że może, nie wiem, tak jak patrzę na żywo, a nie w obiektyw kamery, to wydaje mi się ta różnica mniejsza niż w obiektywie kamery. Ustawiłem je w miarę równo, jeśli chodzi o przednie koło, żebyście mogli sobie zobaczyć też długość. On jest oczywiście krótszy, on jest oczywiście węższy. I to jest widoczne, zobaczcie. Tutaj cały zadupek, mniej więcej około 30 cm wystaje z, tak na oko w GSX-erze. Na pewno jest widoczna ta różnica w szerokości, również od tyłu, w szerokości opon. Niemniej jednak, chciałem wam powiedzieć, że ten motocykl nadal nie wygląda na jakiś mały i na śmieszny, stojąc zaparkowany koło pełnowymiarowego motocykla dużej pojemności, większej pojemności, znacznie większej pojemności. No i tyle, nie będę się tutaj więcej rozwodził, każdy z was sobie oceni, to jest moja ocena, moje zdanie. No zobaczcie, to też w zależności od kąta kamery wygląda zapewne troszeczkę inaczej. Myślę, że dramatu nie ma i można spokojnie, bez jakiejś tam wstydu parkować koło dużych motocykli. Jeśli komuś na tym parametrze zależy, to myślę, że nie będzie się czuł jakoś zawiedziony. Teraz pojeździmy chwilkę KTM-em RC125. Przejadę się, zrobię test przyspieszenia, test maksymalnej prędkości i pokażę wam, jak ten sprzęt jeździ po prostu w warunkach miejskich. Może troszeczkę poza miejskich, ale to zobaczymy, czy się to uda. To co? Lecimy.
Biegi chodzą bardzo precyzyjnie i bardzo delikatnie. To mogę powiedzieć na dzień dobry. Wczoraj tym motocyklem już troszeczkę pojeździłem. Sprawdziłem go sobie, żeby sobie wyrobić jakieś troszeczkę zdanie. Oczywiście pamiętajcie, że ja tym motocyklem przejechałem 50 km i nie jestem w stanie tak obiektywnie wszystkiego powiedzieć i precyzyjnie, ale jeżdżę od wielu lat motocyklami najróżniejszymi, więc umówmy się, jakieś tam doświadczenie mam. No i tak, już czuję, że ten motocykl jest bardzo fajny, leciutki, jeśli chodzi o manewrowanie, tak, to można powiedzieć od razu. Fajnie reaguje na gaz. Fajnie przyspiesza. Fajnie hamuje. No tył tu jest przynajmniej tak ustawiony, że bardziej działa jak zwalniarka niż jak hamulec. Jadę, jak widzicie, 60 km na godzinę niecałe. Chcę wyprzedzić samochód. Jadę na czwartym biegu. Zobaczymy, jak wygląda odkręcenie manetki na czwartym biegu. Przyspieszmy. Myślę, że w mieście, na drogach takich jak tutaj nasza estakada w Gdyni, zachowując bezpieczeństwo i przepisy ruchu drogowego, to ten motocykl jest całkowicie wystarczający. On spokojnie utrzymuje się w ruchu miejskim za samochodami. Mało tego, nim można się pokusić o wyprzedzanie samochodów. To pokusić to jest małe słowo. Spokojnie można to robić po prostu. To naprawdę musi być już mocniejsze auto, żeby do tych 80 km na godzinę z tą konkretną, na przykład z tym RC, czy z Duke'iem, czy z jakimś MT Yamaszką móc konkurować, tak? Także tutaj bez obaw, jeśli ktoś by chciał mi takie pytanie wprost zadać, no to od razu mówię, bez szans. Ten motocykl na pewno będzie się lepiej sprawował i na pewno będzie szybszy od przeciętnego samochodu, nie mówię jakimś sportowym czy usportowionym. O właśnie. Nie najlepiej się to kojarzy, ale jest, nic z tym nie zrobimy, nikt go nie zdemontuje. Widzieliście, jaki facet wyjechał? Tylko pogratulować, to jest właśnie to. Na motocyklu pamiętajcie, zawsze oczy dookoła głowy. Dobra, słuchajcie, wstajemy, nic za mną nie jedzie, więc robimy test przyspieszenia.
od 0 do, mam nadzieję, 100. Droga w miarę prosta, napinam jedyneczkę i jedziemy. Świetną propozycją dla osób początkujących, które mają te zapewne około co najmniej 10-11 tysięcy, żeby położyć na, jak w tym przypadku, na taki już 7-letni motocykl. To jest niemało. Za tą kwotę, zdaję sobie sprawę, można kupić niejednokrotnie nowy motocykl, nawet prawie dwa, jakieś budżetowe, no ale coś za coś. Tutaj jakość, do której się spasowania elementów, jakości plastiku, to, że jest to motocykl, który na pewno nam, jeśli o niego dbamy oczywiście, wymieniamy olej, hamulce, sprawdzamy jego działanie, regulujemy zawory, no wykonujemy po prostu czynności serwisowe, na pewno nas nie zawiedzie. Ale tak jak wspomniałem, motocykle chińskie też, jeśli się o nie dba, nie zawodzą. Nie można ich traktować jako jakieś takie śmietniki, które tam na sezon czy dwa góra, bo ludzie, widać po wielu kanałach, jeżdżą tymi motocyklami wiele lat i te motocykle i ładnie wyglądają i nie rozpadają się, także no będę to podkreślał, tak, żeby też nie tworzyć jakiejś takiej tutaj sugestii, że się do niczego nie nadaje. No. Kolejna zaleta motoru. Mijamy wszystkich, ustawiamy się na pole position. Samochód, słuchajcie, 50 metrów za mną. Zaraz wam pokażę, jak się dołączymy do ruchu. Myślę, że służy do utrzymywania jak już danej prędkości, a nie do napędzania motocykla. On mi wręcz nawet trochę zwolnił na tym szóstym biegu. Czyli widzicie, no markowa, nie markowa, 125, no zawsze potrzebuje paru parametrów, żeby osiągnąć
tą wysoką prędkość maksymalną, czyli przede wszystkim masa rajdera, bo gdybyście wsadzili tutaj człowieka, który ważyłby, nie wiem, 65 kg, czy jakiegoś młodego chłopaczka, to myślę, że on te 125 na godzinę, a jak na wielu takich technikach, czyli na ziemię, by usiągnął, i wierzę w to. To jest jedna rzecz. Wiatr to jest druga kwestia. Jeśli będzie mocno wiało, szczególnie Wam w klatę, też ta prędkość spadnie i nie ma się tutaj poszukiwać. I oczywiście sama kondycja motocykla, tak? Jest to w stanie, jest technicznym silnikiem. No to jest kolejna rzecz, która determinuje tą prędkość. To są, wydaje mi się, takie trzy najbardziej podstawowe. Technika jazdy, zmiany biegów też na pewno troszeczkę ma znaczenie, ale no, nie aż tak. Rowerkowo, powiedziałbym, nie stawia oporów, chce zakręcać, zachęca do takich mijanek, wyprzedzanek. W tej wersji z oryginalnym tłumikiem mam wrażenie, że on jest też dość cichy. I trzeba też pamiętać, że wielu kierowców zwyczajnie może Was nie słyszeć. Przynajmniej nie słyszeć na takim poziomie, jakbyśmy chcieli być słyszalni. No dobra, nie po to jedziemy motocyklem, żeby jechać za nimi. I choć jest mi bardzo żal kierowców, bo nie będę w tym uczestniczył, w tym korkowaniu. Teraz specjalnie... Zastanawiacie się, jak bardzo odjechałem samochodem? No to zobaczycie, ile czasu zajmie im dotarcie, kiedy ja już stoję i czekam. O, dopiero teraz podjeżdżają autka.